Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa dzisiejszym gościem jest Szymon Heretyk, który jest szefem struktur powiatowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Tak, o Sojusz Pana zapytam, o jego kondycję za chwilę, ale interesuje mnie kwestia związana z Aquazdrojem, dlatego że ja wiem, że Pan się bardzo żywo Aquazdrojem i jego kondycją finansową interesuje. Preopeningu nie było. Myślę, że wszyscy chyba jako mieszkańcy Wałbrzycha powinniśmy się interesować kondycją finansową i tym, czy ten projekt w końcu zostanie ukończony. A jeżeli tak, to czy zostanie ukończony zgodnie z prawem i nie będzie stwarzał żadnego zagrożenia dla osób korzystających z tego kompleksu. O ile mi wiadomo, prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowania sprawdzające, w związku również... Przesłuchiwani są świadkowie, w związku również z materiałami prasowymi, medialnymi, które się ukazywały w tym temacie, czy tam wszystko zostało zgodnie z przepisami wykonane. No, dzisiaj słyszymy, że Aquazdrój, mimo tych wszystkich opóźnień i wielkich perturbacji, które tam miały miejsce na placu tej budowy, ma być otwarty w maju tego roku. Ale może zostanie tak otwarty i potem zamknięty na chwilę, na przykład, na dokończenie pracy. No być może będzie tak, jak to miało miejsce w czasach nie tak dawno odległych, 30-40 lat temu, kiedy to na polecenie pierwszego sekretarza, bo potrzebował sukcesu, otwierano jakiś obiekt, po czym kiedy on przeciął wstęgę w splendorze i chwale, opowiadał, jakiego to dokonał cudu gospodarczego kolejnego, za obiekt był zamykany i wracano do jego budowy. No, ale po co sięgać tak daleko? Ja pamiętam żłobek tak zwany samorządowy na Podzamczu, gdzie też został hucznie otwarty we wrześniu, a dzieci były przyjmowane dopiero w listopadzie, więc dlaczego? Po kilkunastu latach posuchy w Wałbrzychu, kiedy rządzi już tutaj Platforma Obywatelska, pan prezydent Szełemej spragniony jest sukcesów jak kania dżdżu, więc być może stąd te wszystkie szopki z otwieraniem, później zamykaniem. Wiemy, że w przyszłym roku są wybory samorządowe, więc chocholi, taniec, czas rozpocząć, żeby po raz kolejny omamić mieszkańców i po prostu naopowiadać im, jakich to się dokonało cudów i jak fantastycznych rzeczy, jak już dobrze żyje się nam po prostu w naszym mieście. Jak jest w naszym mieście, myślę, wszyscy chyba dobrze widzą. Bezrobocie niestety pogłębia się. W tym tygodniu była informacja, że jeden z zakładów produkujących szkło w Wałbrzychu niestety został zlikwidowany, pracę straciło kilkadziesiąt osób. Wiemy, że sam pan prezydent również się do tego bezrobocia przyczynił, zwalniając osoby z MZUK-u, z wodociągów, bądź nauczyciele też pamiętamy, że część z nich wbrew obietnicom pana prezydenta nie znalazło pracy w połączonych szkołach. A ja bym tutaj taka pesymistyczna nie była, bo gdzieś niedawno przeczytałam i wysłuchałam zresztą wypowiedzi rzeczniczki pani Anny Żabskiej. Prezydent obiecuje stworzenie w najbliższych tygodniach około 250 miejsc pracy. No myślę, że te 250, w Aquazdroju, w starej kopalni, myślę, że te 250 miejsc pracy być może co najmniej zrekompensuje te miejsca pracy, które pan prezydent do tej pory w ciągu tych dwóch lat zlikwidował. Czy będą nowe miejsca pracy w Aquazdroju? No myślę, że pewnie będą miejsca pracy przede wszystkim dla tych, którzy sprzyjają panu prezydentowi, albo dla tych, którzy mają legitymację Platformy Obywatelskiej w kieszeni, bo swoim kolegom pan prezydent krzywdy raczej nie da zrobić. Patrz tutaj przypadek chociażby pana byłego prezydenta Piotra Kruczkowskiego, który mimo zarzutów prokuratorskich nadal blisko związany jest ze sferą ratusza i zasiada prawdopodobnie jeszcze nadal w radach nadzorczych spółek reprezentacji. Ale prezydent się broni, mówiąc, że skazany nie jest jeszcze. To, że trwa dochodzenie. Znaczy, to zawsze się tak Platforma broniła. Mówiła, że pan Stefanos Ewangeliu również nie był skazany za korupcję wyborczą, że jeszcze wiele innych osób zamieszanych w ten proceder, wiemy, że procesy się toczą do dzisiaj, nie było skazanych. No ale jednak sąd dał wiarę chyba zeznaniom świadków, skoro wybory zostały powtórzone w jednym z okręgów. Pan prezydent Kruczkowski w oparach skandalu zrezygnował z bycia prezydentem. Bez powodu to się na pewno nie odbyło. Pytałam pana o ten pre-opening. Nie było pre-openingu.
Nie słyszałam także o tym, żeby jakiś aneks został podpisany dotyczący tego preopeningu. Wiem natomiast, że miasto Projekt Wrocław, który zupełnie bez przetargu, tam był przetarg bodajże. Znaczy, tam było dwa razy postępowanie, ale raz był nierozstrzygnięty, raz zostanie tak, tam był przetarg, ale tylko jeden podmiot przystąpił, to był właśnie miasto Projekt Wrocław. No ten preopening był odpowiedzialny, oczywiście nie ma żadnego preopeningu i tam zostały wypłacone jakieś pieniądze tytułem zaliczki. O ile dobrze pamiętam, to na ten preopening było chyba kwota ponad 300 tysięcy złotych. Tak. O ile się nie mylę, ale pytanie, ten preopening, umowa miała zostać zrealizowana do końca marca tego roku. Tak. Wiemy, że nie później niż do 31 marca. Tak, wiemy, że marzec się już zakończył. Dawno temu. Prawdopodobnie ta data miała być skorelowana z oddaniem AquaZdroju do Aquaparku, miała być do oddania. Wiemy, że ta data już nie jest dzisiaj aktualna, natomiast rodzi się pytanie, dlaczego zostały jak gdyby zdublowane działania zarządu spółki, ponieważ w sprawozdaniu, jakie widnieje na stronie internetowej AquaZdroju z roku 2011, możemy przeczytać, że jednym z zagadnień, jakimi zajmował się zarząd, było opracowanie założeń do analizy funkcjonalno-finansowej spółki na lata 2013-2017. Czyli spółka de facto zajmowała się tym i przygotowywała to, co zostało zlecone Miastu Projekt. Tak, w firmie Miasto Projekt. Mhm. Pytanie, czy zarząd był tak dobry, że musiał to zlecić na zewnątrz, czy to, co po prostu wypracował, no wołało być może o pomstę do nieba. A być może jest to jakaś zaprzyjaźniona spółka, która po prostu potrzebowała zarobić pieniądze. Mhm. No to takie otwarte pytanie. A jak kondycja finansowa? Nie wiem, nie ma jeszcze sprawozdania finansowego za rok 2012. A w 2011? Za rok 2011 spółka zanotowała stratę w wysokości 1 261 000. Ale wtedy jeszcze nie płaciliśmy rat kredytu. Wtedy jeszcze po pierwsze nie płacono rat kredytu. Nie było zatrudnionych tyle osób, jakie mamy zatrudnione dzisiaj. Były zatrudnione tylko 3 osoby, ale warto nadmienić, że te 3 osoby w roku 2011 wzięły wynagrodzenie w kwocie 461 308 zł, czyli 3 osoby prawie 500 000 zł. Tutaj w to jeszcze trzeba dopowiedzieć, że wlicza się odprawa i ekwiwalent za urlop byłego prezesa pana Hadasia. Roberta Hadasia. Mhm. No i tutaj niestety trzeba również sprostować nieprawdziwe słowa, których używał pan prezydent, mówiąc, że dzięki jego ruchom kadrowym spółki notują straty. Było to nieprawdą, ponieważ plan wynagrodzeń był 367 tysięcy, natomiast po zwolnieniu pana Hadasia, wypłacenia mu tych wszystkich ekwiwalentów, ten plan, wykonanie jego wzrosło o prawie 100 tysięcy złotych. Czyli możemy sobie wyobrazić, ile nas, podatników, po prostu manewry pana prezydenta personalne, chociażby w jednej spółce AquaZdrój, nas kosztowały. To nie są sukcesy? No sukcesy na pewno nie dla nas, podatników. Wiemy skądinąd, że w MZUK-u była sytuacja identyczna, gdzie była pani prezes, miała 6-miesięczną odprawę, a jednocześnie pan prezes Kosior również pobierał wynagrodzenie prezesowskie przez te 6 miesięcy. No i tu niestety również nie było oszczędności dla spółki, tylko były po prostu dodatkowe koszty. No, zamknięcie chociażby szkoły numer 31 wygenerowało ogromne, ogromne straty. No dzisiaj już wiemy i wiemy też z obliczeń i z danych, które posiadamy, że wbrew temu, jak nas zapewniano, że będzie to oszczędne i dla miasta i zostaną z tego tytułu pieniądze, to dzisiaj wiemy, że cały transport dzieci, który musi być zorganizowany na dowóz do szkół, dzisiaj docelowych, po prostu jest kosztem wyższym niż było utrzymywanie niektórych z tych szkół. Jak dzisiaj wygląda stan budynku po szkole numer 31? Mieszkańcy osiedla górniczego doskonale wiedzą. No tam podobno powstanie dom pomocy społecznej. Docierają, że ten obiekt jest zdewastowany i dzisiaj tak naprawdę jest w stanie niezadowalającym. A czy powstanie tam dom pomocy społecznej? No zobaczymy. Ja muszę powiedzieć, i być może pan prezydent tego nie wie, albo do niego to nie dociera, że budżet każdej jednostki samorządowej to nie jest never ending story, czyli nigdy nie kończąca się historia.
To jest budżet, który ma swój początek i koniec i trzeba się poruszać jako odpowiedzialny samorządowiec, trzeba się poruszać w obszarze tych pieniędzy, które są. Dzisiaj opowiadanie mieszkańcom, że zbudujemy stadion na Nowym Mieście za 58 milionów w trzech etapach, że za kolejne 50 milionów zbudujemy GDK, że za, nie wiem, 30, 20, 40 milionów zbudujemy centrum przesiadkowe. Pamiętamy jeszcze, że za chwilę pan prezydent opowiadał, że będziemy budować nowoczesną zajezdnię autobusową. I tu pytanie również przy zajezdni autobusowej, czy pan prezydent dokonał wszelkich starań i zachował się tak, jak powinien prawdziwy gospodarz, czy ktoś poniósł konsekwencje tego, że gmina poniosła ogromne straty w związku z tym, że straciła kontrolę nad majątkiem byłej zajezdni MPK, czyli zostały stracone grunty, działki, zostały stracone tam obiekty. A nowe, pozyskane ze środków unijnych autobusy dzisiaj są wykorzystywane przez spółkę prywatną. Dokładnie, ale tutaj trzeba dopowiedzieć, że te nowe autobusy są zasługą tylko i wyłącznie pana Piotra Kruczkowskiego. Poprzedniego prezesa. Pan Szyłemej tylko dopilnował tego tematu, żeby te autobusy nie przepadły, chociaż wiadomo też, że w związku z upadłością spółki były tam ogromne turbulencje i zagrożenie, że te autobusy jednak do Wałbrzycha nie trafią. No ale najważniejsze, że mieszkańcy mają możliwość korzystania z tych nowych autobusów i z tego się oczywiście wszyscy bardzo cieszymy. Jak pan postrzega nową Radę Powiatu? Jak postrzegam nową Radę Powiatu? Była dopiero pierwsza sesja, na której tak naprawdę ta Rada się ukonstytuowała. Zostały wybrane władze. Zobaczymy, jak w obliczu tych problemów finansowych ta Rada sobie da radę. My odchodząc, ale pensje są fajne. My odchodząc zostawiliśmy nadwyżkę w budżecie w wysokości 4 milionów złotych. Także sytuacja była bardzo komfortowa. I zobaczymy, jak tą sytuację wykorzysta stary, nowy pan Piksa. Pan starosta, pan Józef Piksa. Pensja, no wbrew zapowiedziom, zacna, że będzie oszczędzał, no jak się okazuje, na sobie nie oszczędza. Oszczędza na zwykłych, szeregowych pracownikach, którzy tak naprawdę mają dzisiaj nóż na gardle i nie za bardzo mają alternatywę i cokolwiek do powiedzenia, bo pewnie wielu z nich ma kredyty do spłacenia, musi płacić rachunki na bieżąco i musi po prostu z czegoś żyć, więc dzisiaj no nie mają wyjścia, muszą pracować za te pieniądze, które im pan starosta zaoferował. Natomiast wiemy, że sam zarabia ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie, więc krzywdy nie ma. Mam nadzieję, że za te pieniądze, które bierze, wyremontuje te 200 km dróg, które obiecali przed wyborami, a później przekaże je wszystkim gminom wchodzącym w skład powiatu, żeby 60 tysięcy mieszkańców naszego powiatu wałbrzyskiego mogło jeździć komfortowo po swoich drogach. A koalicjanci? Podobają się panu? Wśród tutaj nich nie mamy, jest także człowiek, który startował z waszych list. Ponieważ wiemy, jaki osiągnęliśmy sukces wyborczy. Sukces oczywiście w cudzysłowie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wypadliśmy dobrze w tych wyborach. Nie, no blado powiedzmy. Blado-różowo. Tak, ale tuż po tych sukcesach wyborczych, w cudzysłowie oczywiście, no straciliście tego człowieka, który z waszej listy wszedł. Czy jesteśmy w stałym kontakcie z naszym radnym? Nasz radny wszedł z naszych list. I dzisiaj tak naprawdę on musi podjąć decyzję, w której drużynie gra, ponieważ nie jest członkiem sojuszu. Musi podjąć jeszcze nie podjął? Decyzję, w ja takie odnoszę gra. Wrażenie, że już podjął, w której drużynie gra. Ja myślę, że to jest ciężkie. To jest jeszcze niedoświadczony człowiek, jeżeli chodzi o bycie radnym, o bycie osobą publiczną. Myślę, że też musi z tym wszystkim jeszcze trochę okrzepnąć i ja wierzę, że będzie dobrze. No dobrze. A macie kandydata jako sojusz na prezydenta? No myślę, że tego kandydata będziemy mieć. Tam już bardzo mało czasu już macie. Pojawia się kilka nazwisk na rynku tych kandydatów. Już dzisiaj rozpoczęliśmy, znaczy już, nie już dzisiaj, te prace trwają. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy już pracę nad programem. Również zaawansowane są już prace na temat tworzenia list. Zaczynamy rozmowy koalicyjne ewentualnie, żeby te listy poszerzyć i spróbować iść szerszym frontem. I będziemy, myślę, przygotowani w przyszłym roku. Spóźnił się pan na dzisiejsze nagranie, panie Szymonie Korki?
No, mamy ogromny boom inwestycyjny na drogach. No, tu należy się cieszyć, że wreszcie te drogi będą przejezdne i to przejezdne w dobrym sensie tego słowa znaczeniu, że nie będą dziurawe. Ta zima trochę wszystkim dała się w kość, na pewno drogom szczególnie. No, ubolewać tylko należy, myślę, nad tym, że obwodnica zachodnia, która miała powstać, która była flagową obiecanką pana prezydenta Szeremeja. Nie obietnicą, tylko obiecanką. Obiecanką. Dzisiaj wiemy, że ta obwodnica zachodnia po prostu w Obrzychu już nie powstanie. No podobno mówił dzisiaj prezydent na sesji, że może powstanie, jeśli sięgniemy po pieniądze ze środków unijnych. Tak. Tak, tylko że należy pamiętać, że pieniądze ze środków unijnych nie są w 100%, nie pokrywają w 100% inwestycji, że jest to tylko część inwestycji. Po drugie, żeby wykonać tą inwestycję, trzeba zabezpieczyć środki własne. Gmina dzisiaj niestety nie ma skąd tych środków własnych zabezpieczyć. Koszt takiej obwodnicy oscyluje w granicach między 200 a 250 milionów złotych. Mhm. A to jest dzisiaj 50% budżetu, jaki posiada Wałbrzych. Wiemy z budżetu, jaki w tej chwili gmina Wałbrzych ma, że gmina już jest zadłużona na 60% swoich możliwości, więc dalszego zadłużania nie ma możliwości. Chyba że pan prezydent zastosuje znowu taki sprytny wybieg PR-owy i ustami pani minister Muchy powie, że oczywiście pieniądze są na budowę stadionu na Nowym Mieście, tylko ten niedobry pan minister finansów Rostowski te pieniądze blokuje i dlatego nie możemy rozpocząć budowy. Więc, czyli są, a jakby ich nie było. Więc one są na pewno, tylko ten niedobry pan minister nie chce ich dać. I ja myślę, że tutaj może być w trakcie kampanii taki myk zastosowany, mam nadzieję, że bez powodzenia, kiedy pan prezydent powie mieszkańcom, że słuchajcie, te pieniądze są w ministerstwie, tylko ten niedobry drugi minister je blokuje, nie chce nam je dać. Mhm. Tylko niestety myślę, że mieszkańcy przede wszystkim powinni wiedzieć to, że wraz z Grodzkością od dnia 1 stycznia 2013 roku budowa obwodnicy zachodniej jest zadaniem własnym gminy, więc gmina dzisiaj nie może liczyć na to, że jakiekolwiek ministerstwo da na to, przekaże jakiekolwiek środki finansowe. Tą obwodnicę pan prezydent musi wybudować ze środków własnych. No i to niestety wskazuje, że ta obwodnica już dzisiaj chyba w 100% mityczna no przejdzie po prostu do historii. Jako Spróbujmy zakończyć jakoś optymistycznie, bo taka ładna pogoda na zewnątrz. Jest ciepło, świeci słońce wreszcie. Po tak, ale 7 miesiącach zimy jest wreszcie wiosna i przyjemnie jest wyjść na zewnątrz. Wiosna w sercach. 250 miejsc pracy w ciągu najbliższych tygodni. To będzie Aquazdrój, to będzie stara kopalnia, to będą żłobki, to będą domy opieki społecznej. I myślę sobie, że tu możemy skończyć, tak, w ten sposób. Będziemy się przyglądać tworzeniu tych miejsc 250. 250 miejsc pracy. Tak, w 100-tysięcznym mieście. W 100-tysięcznym mieście. W porównaniu z tym, co planuje pan prezydent, czyli zamknięcie rynku dla ruchu, wiemy, jak tam sklepikarze lokalnie protestują. Pytanie, ile z tych sklepików po prostu zostanie zamkniętych i ile z tych ludzi straci pracę, często dorobek swojego życia i jedyne źródło utrzymania dla swoich rodzin. Ja myślę, że pan prezydent wreszcie przestanie być prezydentem Platformy Obywatelskiej w tym mieście i realizacji ich interesów, tylko zostanie prezydentem, tak jak obiecał, wszystkich Wałbrzyszan i zacznie działać na rzecz Wałbrzyszan, a nie na rzecz swojej partii politycznej, który jest członkiem. Dziękuję panu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panem Szymonem Heretykiem, szefem struktur powiatowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.